Avatar według Digital Foundry najlepszą grafikę ma. Tak, zgadzam się z tym. Jest ten silnik Snowdrop, na którym jest robiony Avatar, jest fenomenalny technologicznie. To jest coś niesamowitego. To, co on potrafi pokazać, ile szczegółów w lesie, jak dobrze chodzi. Więc zgadzam się z tym, tym moim amatorskim okiem, które posiadam, zgadzam się z opinią Digital Foundry. Zresztą nawet gdybym miał inne zdanie niż Digital Foundry, to i tak musiałbym się z nimi zgodzić, bo oni są ekspertami od tego. Więc tak na to patrzę. No i faktycznie wygląda to dobrze. No, inna sprawa, że niestety Avatar cierpi na... To jest właśnie kolejne potwierdzenie, że grafika to nie wszystko. Czy Digital Foundry to są niezależni eksperci? No, myślę, że tak. Jeżeli gdzieś możesz znaleźć niezależnych ekspertów, to na YouTubie, ale też nie masz absolutnie żadnej gwarancji, że będą niezależni. Digital Foundry to jest taki kanał, który sobie świetnie radzi finansowo, bo jest profesjonalny i robi dobrze to, co robi, ale wszystko się może zmienić. I pewnie jest dużo takich kanałów, które próbują udawać rzetelność, a nie są rzetelne. No, komuś trzeba wierzyć tam. Ostatnio Asmon reagował na gościa, który z cenzurą na Twitchu się masturbował na streamie. Okej, okay. Dzięki za info, to była pierwsza sprawa. Druga sprawa, musisz tam parę przecinków wstawić, bo ja w zasadzie nie wiem, jak to sobie ułożyć w głowie, coś mi tam napisał. W obu przypadkach mój komentarz do tej sprawy jest żaden. Twitch to jest niewątpliwie burdel na kółkach, jeżeli chodzi o ustalenie pewnych zasad i się trzymanie tych zasad, ale też trzeba przyznać, że nie jest to prosta sprawa. Te regulaminy, ludzie zawsze znajdują sposób, żeby dojść do... Zawsze eksploitują te regulaminy, więc... Wszyscy się boją w social mediach, że zbanujesz niewłaściwą osobę, mimo że ona w oczywisty sposób robiła coś złego i że cię zaraz potępią w social mediach, że jesteś nieinkluzywny albo dyskryminujesz jakąś grupę albo coś, no. Więc nie mają wesoło te wszystkie takie social mediowe instytucje. Tu pod tym względem akurat. Tak, gram w ESO. Gram, ale teraz potrzebowałem przerwy. Jest tak, że do ESO pałam taką nieustającą miłością, ale muszę powiedzieć, że z każdym upływającym rokiem ESO się starzeje szybciej niż ja. Znaczy właściwie to nie z każdym upływającym rokiem. Chociaż może tak, ja jakby zaczynam to zauważać. Jak państwo wiecie, ja się w ogóle bardzo powoli starzeję. Z racji z tego, że jestem pewnie z dziecinniały. Ale no nieważne, to jest raczej pozytywna informacja, jak się powoli starzejesz. No i niektóre rzeczy się starzeją szybciej. Na przykład ESO. WoW się starzeje wolniej niż ESO. W WoWie bardzo dbają o to, żeby aktualizować silniki. Mimo, że nie wszystko tam jest cudowne w WoWie, rzecz jasna, też nie bez powodu nie gram w WoWa, ale dbają tam o to, żeby ta gra się trochę zmieniała. Opinie są podzielone co do mojego starzenia się. Wszyscy ludzie, których szanuję, mają opinie przyjazne na temat mojego starzenia się. Bo to też jest warunek, nie? Jeżeli mam kogoś lubić, to on musi dobrze o mnie myśleć. Bo inaczej go nie lubię, więc sprawa przestaje być istotna. Bo nie interesuje mnie opinia ludzi, których nie lubię. A jak nie pasuje mi czyjaś opinia, to go nie lubię, więc rozumiecie. Wszyscy ludzie, których lubię, mają dobrą opinię na mój temat. Bez sensu, nie? Takie podejście, ale działa. Jak działa, to nie jest bez sensu. Nie, ja sobie żartuję, to też muszę oczywiście powiedzieć, że sobie żartuję. Internet to jest zabawne miejsce. Nawet jak mówisz oczywisty żart, to musisz powiedzieć, że żartuję, bo znajdą się ludzie w komentarzu, którzy będą ci próbowali wyjaśnić, że nie tak działa rzeczywistość. Że nie możesz, jak się będziesz pozbywał ludzi, którzy ci mówią rzeczy niemiłe, to w rezultacie niczego się nie nauczysz nowego. No? Ja wiem, jak to działa. Ludzie, którzy mają inne opinie na twój temat niż ty sam, to są właściwie wartościowi na swój sposób. Można. Trochę inne zwierciadło niż to, w które patrzysz na co dzień. Ale ja to wszystko wiem i rozumiem i znakomita większość moich widzów doskonale czuje moje poczucie humoru i ten żart. To też mi się podoba, że tak jest dużo tutaj rzeczy związanych z craftingiem i ze zbieractwem. O to mówiłem parę razy. Czy będę grał w Throne and Liberty? Proszę dodać do licznika 11 pytanie w tej sprawie. Tak, kiedyś będę grał. Ale jeszcze po drodze muszę przetestować Black Desert Online. Nie wiem, czy nie jest za późno na to. Nie. Liczymy, ile osób zadało to pytanie, a nie ile razy to pytanie zostało zadane. Więc jak powtórzysz dwa razy to samo pytanie, to się nie zalicza do tej statystyki. Czy przestałem reagować na Stop Ham przez znawców z komentarzy? Nie. Przestałem reagować, bo... Nie przestałem reagować. Wyleciało mi to z głowy. Teraz mam taki... trochę odpoczywam po tym roku. Myślę, że sobie zasłużyłem na trochę relaksu przy gierce jakiejś fajnej. A potem wrócimy. Zawsze jest bardzo dużo rzeczy do oglądania i ten Stop Ham czasami mi wypada z głowy. Ale to zawsze. Ja lubię sobie to pooglądać.
Ja właściwie wręcz nawet mam takie wrażenie, że powinienem mieć poczucie misji w obrębie tego, co robię. No takie, żeby pokazywać, że nie trzeba mieć ekstremalnych poglądów, można mówić zupełnie neutralnie. I są ludzie, którzy są gotowi tego wysłuchać. Żeby zadać kłam temu mitowi, że tylko ekstremalne poglądy mają dzisiaj sens w internecie. Więc tym bardziej StopHam mi pasuje do oglądania, bo to jest taki rodzaj aktywności na YouTubie, gdzie bardzo ekstremalne się wyrażają poglądy w kwestii tego, jak należy prowadzić samochód, co można robić, czego nie można robić na drodze i tak dalej. My oprócz ekstremum szukamy jeszcze tego, z czym czujemy się relatable, tak to się mówi? Czyli czujemy się związani, tak? Tego ostatniego bardzo często jesteś przykładem u nas. Nie będzie tu skrajnych emocji, ale będzie przyjemnie. O, taki trudny wyraz, a taka miła, taki miły wniosek. Relatable. Tak, tak. Najlepiej czujemy się w miejscu, w którym jesteśmy bezpieczni, a bezpieczni jesteśmy tam, gdzie nie ma ekstremalnych poglądów, no. I jak ktoś nie przepada za ekstremalnymi poglądami, to się gdzieś tam może się poczuć w miarę bezpiecznie, ale też jest tak, że z drugiej strony czasami ludzie mają tak ogromne zamiłowanie i zapotrzebowanie tego bezpieczeństwa, że jak tylko pojawia się na streamie temat, który jest odrobinę zahacza ekstremum albo porusza takie wątki skrajne, to też ludzie tam czasami się potrafią odpalić i powiedzieć: nie, nie rozmawiajmy na ten temat, tylko nie to. Nie po to tu przychodzę, żeby znowu słyszeć tam o czymś. I to też jest irytujące, nie? Mówić streamerowi, o czym on może rozmawiać i o czym nie może. Mount ma prędkość zbliżoną do postaci. To jest słuszna uwaga i też błędna uwaga jednocześnie. O ile się orientuję, jeżeli mountem biegasz po terenach takich dzikich, to on jest odrobinę szybszy od twojej postaci, ale nie jest wystarczająco szybki, żeby opłacało się po niego sięgać. Natomiast jak tym mountem skoczysz na drogę, to on ma naprawdę przyrost prędkości ogromny. I warto zdecydowanie tego mounta mieć i używać. Później z wyścigi mountów dostaniesz ulepszenia do niego, które dają zwiększony poziom. Tak, tak, wiem, oczywiście, że wiem. To w tej grze akurat jest praktycznie tak, że wszystko, co robisz, ostatecznie przekłada się na jakiś progres w jakiejś tam dziedzinie. Czy jakiś Sajfan będzie kiedyś oglądany? Jasne, że będzie. Sajfan to jest super kanał. Ja też w ogóle te wszystkie kanały naukowe. Naukowy Bełkot pewnie też obejrzę sobie jakieś jego programy. Jedyne, czego nie oglądam, to tego... Nauka to lubię. Jego nie oglądam, bo on klejmuje materiały. Jak jest cytowany, jak jest fragment jego materiału użyty, to on klejmuje, więc... No więc tam tego pokazywać nie mogę. Nie? To jest... Na pytanie, dlaczego pokazujesz filmy innych twórców, dlaczego wykorzystujesz cudzą pracę, odpowiedź zawsze jest tak sama, ponieważ twórcy zgadzają się na to i mają narzędzia, żeby tego zabronić. Więc jeżeli ktoś nie chce, żeby jego film był cytowany, to po prostu włącza automatyczne klejmowanie i ma to z głowy. A jak ktoś chce, żeby był oglądany, to dlatego, że dostrzega w tym jakiś pozytywny efekt dla siebie. Naukowy Bełkot wypuścił wczoraj fajny materiał o wanilii. On dużo fajnych materiałów wypuszcza. Polecasz bardzo Kasię Gandor? O, to jest... Ja też lubię Kasię Gandor, ale... I ona się tam spotkała z takim... bardzo ostrym protestem, kiedy zaczęła opowiadać o zarobkach mężczyzn i kobiet. I z jednej strony to jest jakby trochę jasne, że to spotyka się z kontrowersją. Ale druga sprawa jest taka, że... Bo to kontrowersje to nie przeszkadzają, ale też, że... Też miałem takie odczucie, że nie do końca chyba zgłębiła ten temat akurat, ale to nie zmienia faktu, że 99% rzeczy, które robi, jest bardzo, bardzo spoko. Czy ja klejmuję swoje filmy? Nie, nie. Każdy, kto ma ochotę cytować mnie, pokazywać mnie, oglądać moje rzeczy, ma do tego pełne prawo. I dostrzegam to jak bezwzględną korzyść. Nawet jeżeli ktoś ogląda moje materiały w negatywnym kontekście, to jest świetna reklama na YouTubie. Jesteś obecny gdzieś tam i to jest bardzo, bardzo skuteczne. Więc skuteczne jako narzędzie promowania swojej działalności. I jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało, to tak właśnie jest. No, ale shotów u mnie na live nie można robić na przykład. To wyłączam to, bo ja lubię różne rzeczy powiedzieć, które są nie do końca rozsądne w kategorii żartu, a potem mi ludzie shotują ten fragment, który jeszcze nie jest oczywistym żartem, i to nie wypada zbyt dobrze. No.
Ja bardzo lubię tą metodę monologu w ogóle, że podrzucasz kontrowersyjny temat i potem sobie z nim dyskutujesz. Taki dlatego nazywam to monologiem, nie? I ludzie wycinają niewłaściwe rzeczy i potem to szkaradnie wygląda. To zawsze można zrobić, jak ktoś ma ochotę, ale już nie chcę tego ułatwiać. Czy pozytywnie odebierałeś, jak Gargamel z Awięcem oglądali twój Hogwarts Legacy? To chyba Gargamel z... nie z Awięcem, tylko z tym... z generatorem Frajdy oglądali. No ich opinia nie do końca mi pasowała. Chociaż mieli trochę racji, ja też bardzo uprościłem temat. Jakby nie mam problemu z ich punktem widzenia, zupełnie. Natomiast gdzieś tam zostałem pokazany i część ludzi uznała, że jednak być może tam niepotrzebnie ten atak się wydarzył. I raczej z przyjaznym okiem na mnie spojrzeli, więc to zawsze jest tak, że ktoś cię znie lubi, ale ktoś cię polubi. Co się stało, że w New World grasz? A ty jak wybierasz nową grę albo starą grę, to co się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Ja jestem jak każdy inny gracz. Sięgam po gry, bo jestem ich ciekaw. I na przykład nie mam w co grać. Albo potrzebowałem gry MMO, która już jest na rynku od wielu lat, a ja nigdy w nią nie grałem. Czy New World mi daje tyle frajdy co WoW? Czy więcej, czy mniej? Wiesz, to jest tak, że to nawet nie chodzi o New World, a tu chodzi o to, że po prostu jest to nowe doświadczenie. Nowe doświadczenie zawsze daje więcej frajdy niż stare doświadczenie. Czym różni się New World od New World Public Test Realm? Wyrazem test. Na Test Realm masz zmiany, które jeszcze nie zostały wprowadzone, a nad którymi się toczą prace aktualnie. Nie tylko wyrazem się różni, ale no, na Test Realm testuje się rzeczy. Czy ja ogrywałem Fallouta 76? Oczywiście, panie kochany, jakże ja mógłbym nie ogrywać? Pan jest chyba nowy u mnie. Ja to jestem starym wyjadaczem Fallouta. To nawet jak mi się Fallout 76 nie do końca podobał, to i tak musiałem go ograć. Jak się zapatruję na nowy serial Amazonu, zapatruję się z ogromną ciekawością i nadzieją. Ale mam też swoje obawy, nie? I Fallout 76, ja mam jeden problem z Falloutem 76. Ten silnik graficzny jest skopany, ja odpalam tę grę. Bo próbowałem jakiś tam z miesiąc temu i tak źle chodzi, tak mi ten ścina. Ja zalogowałem się w miejscu, w którym mam dom wybudowany i no tam 25 klatek to jest max, jaki udało mi się uzyskać. Więc i to na Full HD tylko, więc coś tam, ta gra jest po prostu, no jest taka nie za dobrze zrobiona niestety. Szczerze to brakuje mi takiego MMO, które miałoby taką funkcjonalność jak Assassin's Creed Valhalla. Po Valhalli można się fantastycznie poruszać, te wszystkie góry są praktycznie do wejścia. Przydałaby się po prostu taka gra, ale ze wspinaczką, która jest skillem. Że musisz się wspinać na góry i potem wspinasz się coraz lepiej i lepiej. Assassin's Creed Valhalla pod tym względem świetnie jest zrobiony. Tak, jak się przyjrzeć tym nowym grom Ubisoftu, no to one mają taką trochę... Jeżeli chodzi o budowę świata, to mają jednak strukturę MMO. Co też powoduje, że no, bywa niestety płytka ta gra od Ubisoftu. Ciekawy jestem, jak te Star Warsy zrobią. Masz 112 klatek w Falloutie? Kurde, no ja nie wiem. No jakoś nie mogę sobie... Coś ten Fallout 76 nie lubi mnie za bardzo. Ale nie ma co się tam za bardzo nad tym zastanawiać. Ubisoft ma świetną technologię, jeżeli chodzi o tworzenie tych światów, ale tam jest coś bardzo kuleje, jeżeli chodzi o pisanie fabuł. Jeżeli chodzi o... No, pewnie mają świetnych programistów, mają świetnych grafików, ale ludzi od opowiadania historii to nie mają. Wiesz, wydaje mi się, że Ubisoft też ma taki problem, że... Nie wiem, co oni chcą. Za bardzo się boją opowiadać tych historii. Że to jest taka overcorrecta za te wszystkie molestowania, których dokonywali wcześniej. To wczoraj z Naruciakiem żeśmy gadali, ja mówiłem o Disneyu. Że Disney to jest taka firma, która potworny sposób traktuje swoich pracowników, wykorzystuje ich na maksa, ale na ustach mają wzniosłe ideały i opowiadają wszemi wobec i z tymi chorągwiami swoimi chodzą tej wyższości moralnej. Z Ubisoftem jest inna historia, że oni też robią te fabuły robią takie płytkie, bez polotu, bez żadnego zęba, bez pazura. Może dlatego, że kultura pracy w tym studiu była taka nie do końca właściwa. I robią wszystko, żeby powierzchownie wyglądać mega naturalnie, neutralnie, mega neutralnie we wszystkim, co robią. Żeby tam nie była cienia podejrzenia, że ich fabuła w jakikolwiek sposób świadczy o ich charakterach.
Mamy dostęp do kolejnego składzika. Chyba do wszystkich składzików mam dostęp. A to jest w ogóle... Muszę przyznać, że to jest ciekawe rozwiązanie, że w każdym mieście macie osobny składzik. To jest interesujące bardzo rozwiązanie. I sam nie jestem pewny, czy to jest najlepsze możliwe rozwiązanie. Ale ludzie mówią, że zanim to rozwiązanie zostało wprowadzone, to był straszny chaos tutaj. I że tak jest lepiej. Ja muszę im wierzyć na słowo, no bo się znają lepiej niż ja. Ale chyba wolałbym mieć jednak jeden składzik, gdzie sumują się te ciężary maksymalne. To jest tak, że być może jeszcze nie znam wszystkich tutaj plusów i minusów tych tu sytuacji, dlatego niewłaściwie to oceniam. Wreszcie kurde, już jestem przeciążony. Będę musiał przenieść część rzeczy do innego składziku. Od żywność, arkana też. Modyfikatory mogą tu zostać, bo nie są za ciężkie. Czasami długi czas spędzam w tym w mieście i patrzę, kurde, co tu mam? Co, jak tu uporządkowywać to wszystko? Dużo ludzi w tych miastach jest. Byłem w pierwszym mieście, takim początkowym, i tak było ludzi. Trochę było, ale nie za dużo. Potem poszedłem do drugiego miasta i w tym drugim mieście jakieś gigantyczne liczby ludzi znalazłem. A, tu nic nie ugotuję, bo wszystko mam w banku. To był błąd. No, ale jest tutaj choinka taka, powiedziałbym, uniwersalna choinka, żeby nie identyfikować się za bardzo. W sensie, jakby była tu choinka, bo to jest gra tworzona... ta gra obrazuje, jak to powiedzieć, to jest wyspa, na której zamknięci są ludzie z różnych kultur, więc choinka byłaby tu niewłaściwa. Nie chodzi o poprawność polityczną, a realia tego świata. Chociaż w WoWie jest choinka, nie? I nikt tam się nie przejmuje za bardzo. Ja mam 3000 godzin w tę grę i też nie ogarniam tych składzików. O nie, to zaniepokojąca informacja. Przydałoby się coś w rodzaju Hearthstone'a, takiego, że tam klikasz sobie na ikonę w ekwipunku i przenosisz się, bo tak musisz szukać na mapie miejsca, w którym jesteś zadekowany. Po premierze w każdym mieście był skład osobny i ludzie się denerwowali, że muszą biegać do odpowiednich miast po przedmioty ze składu, bo nie było tak jak teraz, że transferujesz. A, to było na pewno straszne, że bo dzisiaj nadal jest każdy skład osobny, ale możesz wszystkie składy wykorzystywać jednocześnie. Ale tak na przykład masz tak, że masz wszystkie kowalskie zasoby w jednym mieście, a jesteś akurat w drugim. I idziesz do kuźni, żeby coś wykuć i odkrywasz, że w kuźni nie ma dostępu do zasobów z innego miasta. Więc to nadal jest taka... Gdyby w kuźni wykorzystywano wszystkie zasoby, niezależnie od tego, w którym miejscu te zasoby są zmagazynowane, to już byłoby idealne rozwiązanie. No, ale tak, rozumiem te zastrzeżenia, które pierwotnie miały miejsce i uważam, że oczywiście nastąpił postęp w tej kwestii. Ale nadal jest... Nie jest perfekcyjnie. No bo to wszystko się sprowadza do tego, że jeżeli chcesz wykuć rzeczy w innym miejscu, no to po prostu idziesz do banku, przekładasz rzeczy z poprzedniego miasta do tego miasta, czyli musisz dokonać jedną dodatkową czynność, która jakby jest nieuzasadniona gameplayowo. To jest jedynie marnowanie twojego czasu. Bo to nie jest problem to zrobić, to po prostu kosztuje 5 dodatkowych minut. I powiesz, 5 minut, co to jest 5 minut, jak cały czas siedzisz i grasz w grę? No niby tak, nie? Ale to jest strata czasu, bo to jest łatwe do zrobienia, tylko kosztuje... Ceną jest tylko i wyłącznie twój czas, a gry nie powinny marnować czasu, powinny dostarczać rozrywkę cały czas. Nie? To jest złe rozwiązanie. Znaczy złe, no. Jest okej, no, da się z tym żyć. Nie? Zapowiedzieli już zmianę banku? Ja myślę, że to jest fajnie mieć taki duży bank. Przynajmniej nie ma takich problemów z bazą danych jak w Diablo 4, gdzie jest katastrofa jedna wielka. Więc cieszę się z tej zmiany. No zobaczymy, jak będzie wyglądało zarządzanie. Ale też muszę powiedzieć, że to jest system, którego wady dostrzegam, ale to też jest system, który jest chyba najlepszym systemem, jeżeli chodzi o ekwipunek, z jakim się spotkałem w grze MMO. Więc to nie jest tak... Jest taka reguła, że dostajesz coś ewidentnie dobrego, i w obliczu tego dobrego wszystkiego patrzysz i mówisz, o kurde, skoro to już jest takie dobrze, dobre, to mogliby poprawić jeszcze odrobinę tu, tam i siam. Więc tak to działa. Na przykład w Skyrim, jeśli coś zostawisz w skrzynce w jednym domku, na przykład smocze łuski, a chcesz wykuć smoczą zbroję w drugim mieście i płacz, bo nie ma zasobów.
gromadziłeś skałki w jednym miejscu, to logiczne, że tylko tam będą zgromadzone. No tak, logiczne, w prawdziwości. To jest tak, że nie po to są gry, żeby oddawać prawdziwość dosłownie, bo by nie było sensu grania w nie. To jest tak, że bierzesz wielki dwuręczny topór do ręki i zaczynasz nim wywijać w grze i z minuty na minutę poprawiają się twoje umiejętności z godziny na godzinę. Żeby to samo osiągnąć w prawdziwości, to byś musiał lata spędzić. I przeciwników byś też nie miał do trenowania, nie? Więc to jest... Gry przedstawiają rzeczywistość w sposób uproszczony, by przyspieszyć te rzeczy, które są nużące, a spowolnić te, które są przyjemne. Zawsze tak było i będzie i to jest dobre rozwiązanie. Więc nie próbujmy za wszelką cenę jakby sprawić, że gra miałaby być upierdliwa, no. W prawdziwym życiu przeciwnicy się nie respią, to jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że ty się nie respisz też. Gdyby się można było zrespić po śmierci w prawdziwym życiu, to ja bym nie grał w gry przecież. Nie, też bym grał. Cholera. Jak tam państwu? W ogóle nie pytałem o to. Jak państwu przygotowania do świąt upływają? Czy wy jesteście już w tym wieku? Znaczy niektórzy na pewno z was są. Że musicie sami przygotowywać się do świąt, czy... Też po prostu sobie siedzicie na luzie, a rodzice to załatwiają, co? O, czemu umarł Ben Hollister, Ires? To nie ja go uśmierciłem. To chyba go uśmiercił mistrz gry. To może za karę, że nie znalazłem czasu, żeby grać więcej w sesji RPG. No, ja tak... Są pewne rzeczy, na które się bardzo zajawiam i jestem gotów siedzieć i grać, i grać, i grać, a potem potrzebuję 2 lat przerwy, więc może dlatego. Byłaś przekonana, że to była moja decyzja? Nie, no na pewno mistrz gry konsultował to ze mną, więc to nie jest tak, że to się odbyło wbrew mojej woli czy coś, ale uznaliśmy, że to jest ciekawe rozwiązanie fabularne. Jak można by opisać świat New Worlda? Wydaje mi się, że to jest taki... Jakbyście powiedzieli, to trochę pod steampunk podchodzi? 1700 rok? Takie fantazy 1700? 1800? Może początek XIX wieku. Albo początek XX wieku. No taki już, że trochę technologia się rozwinęła, ale jednak bardzo dużo jest fantazy w tym wszystkim. Czy to odpowiada na twoje pytanie? Być może. Ja nie do końca wiem, kiedy muszkiety pojawiły się regularnie na polach bitew. Moja wiedza historyczna, to powiedziałbym, taka jest gorsza niż bym chciał, zwłaszcza w kwestii tego oprzyrządowania bitewnego. Nie mam zaufania do swojej wiedzy historycznej, o tak. Wczoraj ulepione 70 pierogów, zrobione sałatki i piernik, dzisiaj chillera przy Assassin's Creed Odyssey i twoim streamku. O, to miło, że znalazłeś czas, żeby ten coś napisać jeszcze. Ja na pewno dużo rzeczy kupowałem, bo ja byłem tym od dostarczania zasobów. Na pewno dużo pracy włożyłem w robienie bigosu. Pierogi kupowałem. Sałatkę będę robił. Dzisiaj robię pulpety na obiad. No, taki wkład mam, powiedziałbym, dosyć spory w jedzonko, które będziemy tutaj pożywać. Jak się bawię w New World? Bardzo dobrze się bawię. Bawię się doskonale. Jedzę sobie, kurde, albo drewno ścinam, albo poluję na mopki, albo gotuję coś. W New Worldzie można robić różne rzeczy. To prawda, dużo różnych rzeczy jest. Tak, na pewno jest tak, jak mówisz, no. Czy uważasz, że granie w New World na 60. poziomie bez brania udziału w wojnach i tych całych aktywnościach związanych z PvP ma jakikolwiek sens? Jestem początkującym graczem. Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie, choćbym chciał. Chciałbym sam znać odpowiedź na to pytanie. Może ktoś na czacie ci tutaj poradzi coś dobrego. Podlewelowałem gotowanie? Pewnie, że podlewelowałem. I bardzo dobrze, że to zrobiłem, bo miałem bardzo dużo zasobów kuchennych. No właśnie tak, masz bank, sprawdzasz, czego masz za dużo masz do gotowania rzeczy, no to gotujesz. To jest tak, no. Jest taka zasada, którą ja się będę osobiście kierował i którą każdemu polecam i pewnie każdy się też będzie nią kierował. Że człowiek gra w grę tak długo, jak mu to sprawia przyjemność, nie? A potem już nie gra. To jest skomplikowane w ogóle. Te zestawy wyposażenia to jest genialne rozwiązanie. Jedno z kolejnych genialnych rozwiązań, które tylko występują tutaj.
Czyli jak się wkłada itemki do zestawu wyposażenia, z którego nawet się nie korzysta, obecnie to gear nie obciąża postaci. Tak, zgadza się. To jest takie rozwiązanie, które może podważa realizm, ale zdecydowanie stawia na wygodę dla gracza i ja popieram takie rozwiązania. Te zestawy to był strzał w dziesiątkę, zresztą ludzie mocno prosili Amazon o takie rozwiązanie. To jest właśnie, jeżeli masz do wyboru dwie rzeczy na tej szali, z jednej strony masz przyjemność gracza, z drugiej strony masz realizm, to zawsze wybierasz przyjemność gracza. Gdzieś tam pewnie jest jakaś granica, że jak przesadzisz, to no to pozbawisz grę jakiegokolwiek realizmu i to no jest to ryzyko. Trzeba to zbalansować, ale jednak zawsze trzeba zawsze obstawać przy przyjemności dla gracza. I New World w wielu, wielu aspektach robi to, dokładnie to. Mounty też zostały wprowadzone na prośbę graczy. Wcześniej Amazon zrzekał się, że mounty są niepotrzebne. O, to chyba byli w błędzie. Mounty są bardzo przyjemne, myślę, że ludzie korzystają z nich często. Jakby to jest dowód na to, czy coś jest potrzebne w grze, czy nie. Bo gracze bardzo często chcą rzeczy, ale potem się sprawdza, czy ich używają, czy nie. W WoWie jest dużo takich, ja oglądałem, albo to był jakiś taki raport, albo to była wypowiedź, albo nie pamiętam co dokładnie, skąd ta wiedza jest, ale wypowiedzi Blizzarda na temat wielu różnych zmian, których gracze sobie życzyli, a potem ich zupełnie nie używali. Na przykład z fryzjerstwem była ciekawa zmiana, że oni wprowadzili to strzyżenie, golenie i zmianę wyglądu postaci i narzekali, że gracze z tego w ogóle nie korzystają. No ale to jest też taka funkcja, że z niej korzystasz tylko raz na jakiś czas. Bardzo rzadko z niej korzystasz, że zrobisz postać, jaką chcesz i potem już nie zmieniasz. To nie jest tak, że codziennie idziesz do fryzjera. Więc to była akurat niewłaściwa uwaga, ale parę było takich rzeczy, które wprowadzili do WoWa, z których nikt nie korzystał chwilę później. Jest taka mini gra w rodzaju... To jest taki Tower Defense w WoWie, że się sadzi kwiatki. To była chyba taka kopia Plants vs. Zombies. I to wiem, że to było w grze przez jakiś czas, ale z tego nikt nie korzysta zupełnie, nikt tego nie... Więc no tak to jest w grze. Więc tu zdecydowanie funkcjonalność jeździectwo znalazło zamiłowanie wśród graczy. I wprowadzili to naprawdę tak obszernie. Bo to, że mounty się poruszają inaczej po ścieżkach, inaczej w terenie dzikim, to, że są te rajdy na mountach, to, że to jest skill, jeździectwo w ogóle. Także wprowadzili to, powiedziałbym, od fundamentów aż pod sam kurek z pełnym zaangażowaniem. Poza tym koszty podróży były większe, tak? Kiedyś, no. No więc muszę powiedzieć, że to, co opowiadacie o zmianach, sugeruje raczej, że mamy do czynienia z rozsądnym deweloperem, ale zakładam, że też z waszych głosów, że te zmiany są wprowadzane za wolno i jest ich potrzeba więcej. Ej, czy będzie Throne and Liberty u mnie? To jest 12, który o to pyta. Będzie najpewniej rok po premierze. Szkoda jedynie, że to DLC kosztuje więcej niż podstawka. Tak, to jest kolejna uwaga w odniesieniu do New Worlda, że DLC nie oferuje zbyt wiele zawartości, ale jest dosyć drogie. No kurde, jak chcesz, żeby gra funkcjonowała i się rozwijała, no to są potrzebne pieniądze. To jest tak, jeżeli deweloperzy New World nie będą robili jakiś tam form płatności, no to z czego utrzymają grę? Z dobrego samopoczucia graczy się nie da za serwery zapłacić. Ja jakby wiem, na czym polega problem przy narzekaniu, że rzeczy, za które płacimy, nie są warte tej ceny, że mamy takie poczucie, że przepłacamy za to. To jest chyba problem deweloperów, że oni nie potrafią stworzyć takiego kontentu, za który my byśmy płacili z przyjemnością, że za niego płacimy. To chyba to jest to? Ale ja na to widzę, ja na to patrzę w ten sposób, że z jednej strony płacisz więcej za dodatek i ten dodatek nie jest wart swojej ceny, ale oprócz tego jest cała masa różnych innych zmian, za które nie płacisz, nie? I po prostu traktujesz to jako coś zupełnie normalnego, nawet nie zwracasz uwagi na to. No z czegoś trzeba tą grę utrzymywać, najlepiej byłoby płacić za rzeczy, które są tego warte. No ale powinniśmy jednak pamiętać o tym, że utrzymanie gry kosztuje i w jakiś sposób warto się do tego dokładać. Ja kupiłem DLC i kupiłem też trochę waluty w grze. Kupiłem przepustkę sezonową również. Więc tak i mam takie poczucie, że no trochę się dołożyłem być może do przyszłości tej gry. No bo bez tego gra się nie rozwinie, no. I też zawsze jest takie zagrożenie, że wydawca stracą poczucie tego, co... że chciwość wygra. W Blizzardzie tak niewątpliwie jest, albo właściwie w Activision Blizzard jest tak, że
Mimo tego, że są projekty, które oni dowożą, to tam widać, że podstawowym czynnikiem decydującym o wydawaniu gier jest chciwość. I to taka skrajna wręcz. I że każdy deweloper może wpaść w taką pułapkę. Tak się chyba stało z ludźmi od Destiny, że Destiny przez wiele lat było rozwijane w całkiem rozsądny sposób, a nagle chciwość wygrała i wszyscy poczuli to bardzo wyraźnie. Całe community Destiny zwróciło się przeciwko deweloperom. Tak bardzo wyraźnie i solidarnie wręcz. Więc to jest ta historia, którą opowiadał Harvey Dent temu Bruce'owi Wayne'owi. Że albo zginiesz jako bohater, albo będziesz żył wystarczająco długo, żeby zostać złoczyńcą. Tak z grami niestety. Wielkie studia, które robiły fantastyczne gry, też gdzieś tam, to korupcja, to się, takie rzeczy się dzieją. No. Że nawet ci najlepsi prędzej czy później wpadają w jakąś taką pułapkę. A może też jest tak, że te studia zaczynają przynosić pieniądze i ci ludzie, którzy chcieli zarabiać te pieniądze, stają się coraz bardziej, coraz ważniejsi? W ogóle wydaje mi się, że to jest taki mechanizm, że wyobraźcie sobie grę, nad którą pracują pasjonaci. Ludzie, którym bardzo zależy na tej grze i robią ją świetną. I przychodzi jeden ziomek i mówi, słuchajcie, robicie świetną grę, ale moglibyście coś więcej spieniężyć. No i prowadzi się dyskusję, że lepiej tego nie, że gracze właśnie dlatego grają, bo nie spieniężamy. I ten gościu mówi, słuchajcie, spieniężmy tylko jedną rzecz. Zobaczymy, jak ludzie na to zareagują. Bo może się okazać, że ludzie chcą was wspierać, a wy nawet o tym nie wiecie. No i mówią ludzie, ci deweloperzy mówią pozostali, okej, to jest słuszna uwaga, sprawdźmy. Najwyżej się wycofamy z tego. No i wprowadzają pierwszą zmianę i ludzie reagują na nią pozytywnie, bo do tej pory gra była świetna, czują potrzebę gracze, żeby dorzucić się do tej gry. I ten gościu, który przyszedł i powiedział, że powinniśmy coś spieniężyć, miał rację. I on nagle zdobywa punkty u ludzi, którzy stoją na szczycie tego studia i mówią, ej, słuchajcie, skoro on miał rację, to dajmy mu szansę, może będzie miał rację drugi raz. I za drugim razem też ma rację, chociaż gracze reagują już mniej, gorzej, ale nadal reagują w miarę przyjaźnie. I szefostwo tego studia mówi, hej, on miał rację dwa razy, może go postawimy na szczycie tutaj, może niech on zarządza tym projektem, bo zarabiamy bardzo dobrze. I on wprowadza trzecią zmianę, czwartą zmianę. I te zmiany są bardzo korzystne finansowo, ale gracze są coraz mniej zadowoleni. Ale szefostwo studia mówi już, kurde, fajne są te pieniądze. Może one są fajniejsze niż zadowolenie graczy. No i ostatecznie ten gościu, który decydował o finansach, stoi na czele tego studia, bo przez jakiś czas miał rację, a pieniądze lubią wszyscy. I szlak trafia studio, szlak trafia grę. I ci ludzie, którzy robili to z pasji, odchodzą i próbują swoich sił w innym miejscu. I sytuacja się powtarza. I tak będzie chyba zawsze i wszędzie. Więc cieszcie się kochać, spieszcie się kochać gry. Póki jeszcze jest właściwy moment. Jak już zaczynasz zarabiać pieniądze, to zapominasz. Zapominasz o tym, co zdecydowało o twoim zaangażowaniu w dany projekt. Blizzard wpadł w taką pułapkę, no. BioWare, to jest za każdym razem, kiedy jest taki projekt, że jest dobre studio, które robi single playery, a wydawca im każe robić multiplayera. Tak było z Arkane Studios, ci, którzy robili Redfall, oni nie chcieli robić Redfalla. Ci, którzy zrobili Fallouta 76, oni nie chcieli robić Fallouta 76. Ci, którzy mieli robić Anthema jako grę usługę, też nie chcieli tego robić. To są wszystko pomysły zarządu, wbrew pomysłom i potrzebom deweloperów. Wszystkie te historie wielkich upadków to właśnie z tego wynikają, że ktoś chciał więcej zarobić w inny sposób niż tradycyjnie. Więc trochę musimy się przygotować mentalnie na to, że nawet najbardziej ukochane studia prędzej czy później szlak je trafi w ten właśnie sposób. Ale czasami to trwa 10 lat, czasami 20, czasami krócej. Historia kołem się toczy. Witam, mam takie może nietypowe pytanie dla graczy w grze w God of War. Czy decyzje mają jakiś wpływ na to, jak będzie wyglądać dalej rozgrywka? Nie, nie mają wpływu. To jest takie pozorne bardzo. Jedyna gra, w której decyzje mają autentyczny wpływ na to, jak wygląda historia, to jest Wiedźmin 2, Baldur's Gate 3 i do pewnego stopnia Cyberpunk, do pewnego stopnia Wiedźmin 3.
Detroit Become Human też jest dobrym pomysłem, ale Detroit Become Human to jest dokładnie taka gra, w której chodzi o wybory. Więc to jest część gameplayu. Dying Light 2 też, ale to też jest bardziej pozorne niż faktyczne. Fallout New Vegas też bym, powiedziałbym, że Fallout New Vegas to też jest bardziej pozorne. Odyseja też pozorne. Wydaje mi się, że wymieniłem wszystkie gry. No, na szczycie to powinien być Baldur's Gate 3. Baldur's Gate jest absolutnie fantastycznym przedstawicielem tego trendu. To jest, bardzo jest trudno zbudować grę, która... Bardzo, bardzo jest trudno zbudować grę, która by w pełni pozwalała na decyzje i żeby świat się zmieniał pod wpływem tych decyzji. Wydaje mi się, że takie gry, które będą autentycznie brały pod uwagę decyzje graczy, to pojawią się wtedy, kiedy AI będzie mogło bezpośrednio współuczestniczyć przy tworzeniu świata. Czyli będą się pojawiały jakieś zmienne i algorytm będzie dopasowywał świat do tych zmiennych skutecznie i sensownie. I to raczej będą projekty online niż takie stojące na waszych kompach, bo sztuczna inteligencja, takie najbardziej zaawansowane te algorytmy, bo to sztuczna inteligencja to cały czas jest chyba nadużycie, nie? Ale te najbardziej zaawansowane algorytmy to jednak pracują gdzieś na megakomputerach poza waszymi domami. To, co wasz PC potrafi obliczyć, to jest... No to nie jest to, nie? Więc pewnie w grach online'owych po raz pierwszy pojawią się tego typu funkcjonalności. Ale może tu się mylę akurat. No bo to jest tak, że jak gracie sobie na PC-cie w jakąś fajną gierełkę, to ten wasz PC musi policzyć grafikę, musi policzyć całą masę różnych innych rzeczy. I bardzo często to, co AI potrafi zrobić w grze, jest bardzo ograniczone wydajnościowo, bo wszystko idzie na różne inne aspekty rozgrywki. Więc podejrzewam, że wpływ AI na grę będzie raczej zewnętrzny niż wewnętrzny. Jakby moc obliczeniowa peceta jest w inną stronę skierowana. Pracuję jako fotograf. Zauważyłem, że wiele rodzin robi sobie sesje rodzinne świąteczne co roku. Czy u ciebie też jest taka praktyka? Nie. Nie. Ale może jest to praktyka, którą warto by było wprowadzić, bo to musi być fajna pamiątka, nie? Po iluś tam latach. Tylko do nauczenia sieci neuronowej trzeba dużo mocy, po wytrenowaniu zwykły komp da radę. No tak, da radę, ale pewnie ta moc obliczeniowa będzie miała swoje konsekwencje, nie? No, no przy grach komputerowych mnóstwo zasobów jest przeznaczane, jest wykorzystywane na bieżąco. Trzeba by to zoptymalizować dobrze, żeby dobry algorytm mógł działać skutecznie i jeszcze przy okazji, żeby grafika wyglądała dobrze. To jest jakaś rzecz, która jeszcze przed nami, nie?